Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. No, chyba jednak mogłam wziąć sobie harpun. No cóż, będziemy musieli się po prostu pospieszyć. I to jak najszybciej. Żeby pan rekin nie zdążył nam odgryźć tyłka. Mam nadzieję, że nie będę musiała nurkować, bo jeżeli tak, to mam problem. Dobrze, rozpoczynamy dzisiaj poziom Wybrzeże Tajlandii. Tutaj mogę chyba do góry. I tutaj widzę, że mamy dwie drogi. Możemy iść tutaj, możemy iść tam. Spróbujemy najpierw tędy. Spróbuję się dostać tu. I do góry. Nie wiem, która ścieżka jest prawidłowa. Może jednak ta? Ach, zapomniałam, że tutaj są te pająki zesrane. A! Przyszłam tutaj po skarb i po apteczkę. Te małe gówna już sobie poszły chyba stąd. Bo tutaj gra mnie tak jakby... Nie prowadzi mnie donikąd. Aha, do tyłu. Dobrze się trzeba rozejrzeć, zanim się gdzieś tam skoczy. Ja doskoczę. Ej, nie mówcie mi, że ja muszę zrobić to, co ja myślę. Jak najbardziej. No... Ja dostanę zawału w tej grze, wiecie o tym? Gdzieś jeszcze te cholerstwa są? Chyba nie. Dlatego z jednej strony czułam, żeby nie zakładać krótkich spodenek na tę wyprawę, ale z drugiej no... Taki strój Lara miała na trailerach, więc... Znaczy dobra, to nie był trailer. To były grafiki, wiecie, te takie z gierki i w ogóle na okładce też takiej typowego Underworld, bo ja to mam akurat zestaw. Były takie rzeczy. Dobra, do góry mam rozumieć. Ej, no ta gra to chce chyba mnie do zawału wprowadzić. Takie rzeczy mam robić? Tak mam skakać? Jak małpa? No tak, jak małpa. Trzeba przyznać, że ta dżungla naprawdę fajnie wygląda. Dobra, rozumiem, że na dół mam się nie dostawać? No dobra. Słyszeliście to? Czy to był tygrys? Jak się zmieniało broń? Nie wiem jak wy, ale ja słyszę. To jest lornetka. Tak się chyba zmieniało broń. Coś czuję, że jak spotkam tygrysa, to się przyda maszynowy pistolet. No i dobra, kolejny skarbik przy okazji. Czy jakoś bardzo mi potrzebny? Nie sądzę. Tutaj mogę się gdzieś wspinać. O mój Boże, ta kamera mnie zabije w tej grze. O mój Boże, ja nic nie widzę, no. Ta gra jest popieprzona jakaś. Dobra, bo tam się da jakoś dostać. I teraz pytanie, czy ja muszę zrobić to, co myślę?
Chyba tak. Oj, było dobrze. Dobra, jeszcze raz. Dobra, świetnie. Nie lubię takich rzeczy robić. Ale już widzę, że Underworld będzie nas do tego zmuszać. No i jak widzicie, ta kamera jest straszna w takich momentach. Kiedy pierwsze starcie z tygrysem? Wiecie, nie spieszy mi się, ale wolałabym być przygotowana. O mój Boże, czy ta kamera może się ogarnąć? Do góry? Nie? A to gdzie, przepraszam bardzo? No przecież chyba nie do tyłu. Ty, no ale tutaj też nie. Czy ja mam mieć zawał zaraz? Dobra, spróbujemy w bok. Chociaż czuję, że to będzie zabójstwo. O coś ty się niby złapała, ja się bałam, że ja tutaj w ogóle nie powinnam być. Dobra, do góry. Czy te tygrysy to już tutaj? Grę mi przycięło, więc... O, na bank tutaj, na dole. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle to wygląda. Natomiast... O, jest punkt kontrolny. Kto by się go tutaj spodziewał? No, fajnie. Beautiful. Tylko, że to skakanie zaczyna mnie troszeczkę... stresować. Dobra, do tyłu prawdopodobnie. I tutaj rozumiem, mam się opuścić. Tak jest. I teraz tutaj na drugą stronę. Dlaczego ja sobie mogę na tym stawać? Chyba właśnie po to. Czy tylko mi się nie podoba ta wspinaczka? I co, i teraz w dół? I teraz w bok? Tak. I teraz na dół? Jest apteczka. Takie pytanko, czy to już jest moje zejście? Ja mogę tutaj swobodnie chodzić. Dobra. Wiecie, byłam przez chwilę trochę zmartwiona. No, czekam. Na wpierdziel. Oho, mamy to. Wow! Weź tę broń, zmień! Broń, zmień! O kurde. Tu nie ma jakiejś adrenaliny, czegokolwiek takiego? O Boże, was jest więcej. Ej, ale one doskakują! Mendo! Są najtrudniejsze tygrysy, z jakimi przyszło mi się mierzyć. I to nie koniec. Ha! Okej.
To wszystko? Na pewno? Już nie mam tych pistoletów? Mam maszynowe. To czemu Lara mi zmieniła z nich? Oj, nie wiem. Ej, gra mnie nie uczy wykańczania przeciwników adrenaliną? Co, oni z tego zrezygnowali tutaj w tej części? Ha, możliwe. Ej, ale musicie przyznać, że taka scenka, jak biegną te tygrysy, czuć, że ona jest stara, że jest taka drewniana. Przynajmniej ja to czuję. Dobra. Rozumiem, że tutaj muszę się gdzieś powspinać. Spróbujmy może tędy. Do tyłu. Tak, jest do tyłu i teraz chyba do góry. Teraz... Gdzie teraz? O nie. Czajcie, co my musimy... Nie! Koleżanko, nie w ten sposób. Ja już szczaiłam, co trzeba zrobić. Czy to była apteczka? Nie. Ja już szczaiłam, co trzeba zrobić, ale... Czy Lara to szczaiła? Wątpię w to bardzo serdecznie. Po tym, co aktualnie robi, to wątpię. Że mnie rozumie. Dobrze wiem, co trzeba zrobić. Chyba, że to... Nie no, to trzeba... Dobra. Jestem i teraz na dół. Okej, tylko nie spadnij. Hop, i teraz tutaj. Świetnie. I tutaj są nawet rzeczy po tej stronie. Konkretnie skarb. W ogóle właśnie, nie pokazałam wam skarbów tutaj. Trzydzieści skarbów. O mój Boże. No to już czuć, że poziom będzie dłuższy niż tamten. Także myślę, że Tajlandię to na bank na minimum podzielimy sobie dwa filmy. Dobra, schodzimy. O kurde, tam zostawiłam apteczkę na dole. Dobra, no trudno, nie będę po nią specjalnie teraz złazić. Które mam wyekwipowane? Maszynowe. Ale my i tak mamy chyba nieograniczoną liczbę naboi. Tutaj akurat w tej części. Przynajmniej tak mi się zdaje. Tutaj chyba teraz. I teraz do góry. O, jest was więcej. Dobrze, że mam trochę apteczek. Trochę to jest dobrze powiedziane. O mój Boże. Jezu, ale one doskakują. To jest fizycznie niemożliwe. Czy dobra, podejrzewam, że prawdziwy tygrys się zachowuje właśnie tak. O Boże, zagryzą mnie. Dużo was tutaj jest, kotki. Jeszcze? Hej, ja mam jednak ograniczoną liczbę chyba. Nie. Chyba nie. Dostanę w zamian jakąś apteczkę czy coś, nie? No to nie. Hej, a tam się nie da dostać? Aha, bo my stamtąd przyszliśmy, dobra, to nie chcę tam iść. Dobra, pobiegnijmy. Ej, to było dziwne. Widzieliście to? Okej, nietoperki. Flashbacki mam.
O Jezu, ta kamera. Ja już widzę ilość swoich zawałów w tej grze. Wiecie, już będę czuła, że lecę, a nagle się okaże, że jeszcze jakimś cudem żyję. A jak zrobimy tak? Dobra, o to chodziło, ale chciałam to zrobić po drugiej stronie. Super. Dobra, moment. Ach. Te tarantulska pieprzone. Więcej? Nie? To świetnie. Okej. O, więcej was jest. Hej, co? Czy ja właśnie źle zrobiłam? Schodząc tu? Wait a minute. No, da się, jasne, że się da. Nie! O Jezu, Lara, co ty robisz, powiedz mi? No wejdź. Okej. No teraz to już całkiem skaczemy jak małpa. A, jeszcze się okaże, że nie wiem po co tu przylazłam. Za moment. Tja, bo to nawet nie jest dalsza droga. Skaczesz? Dzięki serdeczne. O, one już czekają na mnie. To chyba miało tak być, nie? Dobra. Jestem na górze. The characters are Vedic Sanskrit. They're severely weathered. Bhagavati of the seventh. It must be referring to the capital of Patala, the lowest infernal world in Hindu tradition. It's a netherworld populated by snake people. Although the enlightened one, Narada, spoke rather fondly of it. That's Shiva on top, and his mistress Kali is down below. Ciekawi mnie bardzo, jak ja się tam mam dostać. No, ten poziom będzie naprawdę długi, to wam powiem. Myślę, że z 3 odcinki to nam wyjdą z tego. Pająki? Nie. Ej, no bez jej. Przyszłam tutaj, a tu nic nie ma. Czy ty właśnie się zablokowałaś na... Okej, tędy da się zejść. Zaraz się okaże, że z drugiej strony jest to samo przejście i już całkiem nie będę wiedziała, co mam zrobić. Wiecie, liczyłam, że najpierw obadamy na przykład górę, a później dół. Oho. Powiem wam, że nie ma wyjścia, trzeba zejść na dół. Przynajmniej na to... na tą połowę, nie? Pierwszą. O kurde. Cześć. A, myślałam, że tu będzie jakiś skarb, jeżeli już tu przyszłam. Dobra, złapałam jakiś punkt kontrolny. Okej, zeszlibyśmy prawdopodobnie na drugą stronę. Ej, ja się tędy nie złapię, nie? Ej, no ale jak to nie?
Łapie się. Puść. Dziękuję. O, proszę. Skarb. A to po co mi potrzebne? Gdzie mam to dać? Ej, no to już jest przełamanie normalnie jakiejś ściany, nie? Lara łazi z drążkiem. Tutaj. Puść się na moment. Jakaś apteczka, coś dostanę? Nie. Na co ja liczę? W ogóle ile mam apteczek? Zero. To fajnie. To wiecie co, to tak się właśnie umiera potem. Dobra, jak ja mam się zacząć wspinać? Chyba tędy. Nie? Nie chcesz się tutaj powspinać? Nie chcesz. To chyba jednak musimy zacząć od ciebie. Wejdziesz na to, czy nie wejdziesz? Okej, wejdziesz. Świetnie. Dosłownie o to mi chodziło. Tutaj chyba nigdzie nie dolezę. Tutaj do góry. No i tutaj chyba na górę. Chyba, że do tyłu. Oj, oj, oj. Ty, a co jest tutaj? Tu. I teraz tutaj. I teraz tak. I chciałam spaść w drugą stronę. Super. Trochę masz problem, widzę, ze sobą czasem, ale... jest okej. O, tutaj mogę coś zrobić? A, trzeba było naciskać parę razy. Mogę to wkładać z powrotem? Chyba nie mogę. Po co mi ten drążek w takim razie? Ej, czy ja dobrze rozumiem? Tu można zejść? Nie można. Bo wychodziłoby na to, że teraz powinnam wrócić na drugą stronę i zrobić to samo po drugiej stronie z tym mostem. Czy to ma fizycznie sens? Chyba ma. Nie wiem, spróbuję. Czy po drugiej stronie mogę robić takie same rzeczy? Chyba nie. Chociaż to wygląda, jakbym mogła się tutaj wspinać. Ej, tu mogę się dostać. Ciekawe po co? Chyba właśnie po to. Chyba właśnie po to, żeby to ogarnąć. Dobra, tylko wejdź normalnie. Nie, normalnie. Proszę cię. Dziękuję serdecznie. I tutaj mamy normalną rzecz. Tylko pytanie moje jest takie. Co mi to dało? Co mi to dało, że ogarnęliśmy tutaj sprawę z tym mostem, a to się ładnie, pięknie zbugowało teraz? I mogę skakać tędy. W sumie git. O, chyba się gdzieś dostanę. Ej, no musicie przyznać, że jest tutaj trochę do roboty w tym miejscu. To będzie naprawdę chyba jeden z dłuższych poziomów.
Ja coś czuję, że ja nie bez powodu tutaj mogłam wejść z powrotem. No jasne. Nie zdążyłam. A jednak zdążyłam. Czy tak się schodzi na dół? Nie wiem. Co ja zrobiłam? I czemu tu mogę znowu gdzieś schodzić? Aha. Weź zmień broń. Broń zmień! Użyłam apteczki przez przypadek. Czemu ja nie kopię tych wrogów? Chyba zrobiłam największą głupotę w swoim życiu. Ja chyba nie umiem się bić w tej grze, wiecie? Takie mam małe spostrzeżonko. Dobra. Widzę, że pani staje na głowie i chyba muszę ci pomóc. Jezu, ale mam ciekawy humor. Chyba musimy jej jakoś pomóc, żeby ten kryształ się wziął tam, gdzie trzeba, zrobił. Czy wracamy? Ja tam nawet jeszcze nie poszłam, ale wychodzi na to, że faktycznie musimy się udać w tamto miejsce. Ciekawe, jak ja potem wrócę. Nie wrócę. Aha, to jest twoje jedyne spostrzeżenie. Okej, tu jest krata, przez którą ewidentnie nie przejdę. Ale widziałam, że mogę się tutaj zacząć wspinać. I co, do tyłu? Tak. Chciałabym coś widzieć. Aha, dobra. Dobra, teraz tu. Okej, nie rób tak. Ta kamera trochę mi przeszkadza, no nie powiem, że nie. Lara ma chyba troszeczkę problem ze sobą. Okej, skoczysz tam? Dziękuję. Ten moment, kiedy skaczesz na oślep, bo jak się patrzysz, to Lara nic nie widzi, nie? Jak miałam zejść, żeby się nie poturbować? Czekam na odpowiedź. No, kurde. Okej, tam mam się dostać, tak? Dobra, ja mam nieograniczoną liczbę amunicji, jeżeli chodzi o pistolety maszynowe. Apteczki nie omijaj. Dobra, mogę zejść na dół. Ale tutaj są schody, więc zejdę tędy. Tu nic nie ma. Kto? Ojeju. O kurde. Ej, ja mam granaty. Czemu ja nie używam tego?
co jest? Nie mam, zginę tu. Ej, jakim cudem ten granat nagle się znalazł obok mnie? Fajnie, że się drugi raz dopiero cutscenka odpaliła. Jak ja mam walczyć z tymi jaszczurami? Ma ktoś jakiś pomysł? Wracam na górę. Do widzenia. Ła, no, Mendo, masz. Weź już granat, to dziadostwo. Biegaj. Więcej? Nie, granat rozwiązał sprawę. Dobrze, że jeszcze je mam. Cholerstwo. Tu mogę się wspinać. Dobra, ale jak już zeszłam na dół, to ogarnijmy najpierw dół. Po jaki grom ja to rozbijam, to nie wiem. Łudzę się, nie wiem o co. I po co, i na co. No. Dobra, tutaj też mogę wchodzić. Ej, i tutaj też. Aha, i tutaj żeśmy wrócili do punktu wyjścia. Ja wcześniej nie widziałam, że można tędy przechodzić nawet. Ej, może jakbym zeszła tędy i weszłabym od razu tutaj, to nie musiałabym się bić z tym dziadostwem. Nie no, na bank musiałabym się i tak z tym dziadostwem bić. Skaczesz? Dzięki. Do góry. Ej, do góry! Dzięki. Okej, to jest ten moment. Chyba, że będziemy robić tak? Okej, złapał mi się punkt kontrolny, mimo że nie powinien. Hej, co? Nie tak? A to jak? Tu? I tu? I tu? Okej. Mhm. I teraz tu? A co to jest? Okej. Coś otworzyłam, coś zabrałam. Podejrzewam, że się zemści cały świat na mnie za to. Co tych nietoperzy tyle tu jest? Wy powinnyście spać teraz. Dobra, tu mogę zejść sobie. Za to zejdę. Siup. No i co dalej? Jestem gdzieś. Mogę być gdzieś dalej. Dobra, zejdę normalnie tędy. Dobra, już widzę, że tędy nie da się raczej schodzić. Jak zrobię tak, to przeżyję to? Dobra.
To było całkiem przydatne zejście. O kurde, masz. Ale oberwałam. Przemilczę to, co ja aktualnie zrobiłam. Larzę. Licząc, że jak zginę, to dostanę full HP. Bo tak ta gra w sumie funkcjonuje. Nie powinnam tego wykorzystywać, wiem. O no, do ciebie to akurat muszę wysadzić. O Boże, ale to było głupie. A może i nie było? Nic nie widzę. Nie wiem, czy ten shit zdechł, czy nie. Nie, oczywiście, że nie. Ale zginę zaraz. Dobra, do góry. No, muzyka jest taka, jakby tych jaszczurek jeszcze tu trochę miało być. Pewnie trochę ich tu jeszcze jest. Tam widziałam skarb. Akurat po niego bym się akurat przeszła. Licząc, że jest też apteczka, ale widzę, że nie ma. Ciekawe, gdzie te jaszczury są. Bo słyszę je, a nie widzę. Znaczy, nie słyszę ich, słyszę wojenną muzykę. Dobra, do góry. A tam na bok? Tam na bok mogę wejść, ale mogę też iść tu. Tylko czy ja chcę tu iść? Do bardzo wielu miejsc mogę iść. Dobra, ale znając życie, przyjdzie mi pójść wszędzie. To jest kolejny skarb. Oj, dzięki Bogu. A tu? Tu gdzieś zejdę. Tu jest ślepy zaułek. Tam jak się dostanę na górę, to będę miała bliżej tam. Nie wiem, ja pójdę tutaj może. No. Dobra, jest kolejny punkt kontrolny. No i co teraz? Okej, tutaj mogę coś chyba zdziałać. Oho, jaszczurkę mogę zdziałać. Zmieniłabyś sobie broń. O kurde. Żryj. No, tylko tak się zabija ludzi. Dobra. Dostanę full HP? Dostanę, dzięki. Jak oszukać Tomb Raidera? No, jesteście tu? Mendy? Masz. O kurde. Żryj. Ten granat to ma zamiar wybuchnąć kiedyś?
Nie wiem, spadłam gdzieś w ogóle. O, apteczka, dzięki serdeczne. Ktoś z was wie, gdzie ja w ogóle jestem, bo ja tutaj sobie chodzę, tak, na luziku. I tutaj stanęliśmy na punkcie tym. I tutaj była możliwość... Aha, dobra. O kurde. Czaję już. Tam jest apteczka zamknięta, what the hell. Ty, ale tutaj mogę doskoczyć. Pao, kolejną apteczkę. O, tu się da wspinać. No i widzicie? No, no i co teraz? Do tyłu? Czy jak? Chyba w bok. Dobra, tutaj chyba musimy się odbijać. No i tutaj chyba potrzebujemy linkę. Mamy to. Tu nam się teraz otworzyła apteczka. No i co dalej? I teraz chyba tu. O kurde. Ej, tam się chyba już przejście otworzyło. Tylko teraz przydałoby się stąd jakoś mało inwazyjnie zejść. Dobra. Teraz do tyłu. Tak. Mało inwazyjnie miało być. Jeszcze będzie powtórka z rozryweczki. Czy daliście już mi trochę spokoju? No, ten poziom to chyba podzielę, kurde, na 10 odcinków, wiecie? Dobra, tam by najlepiej było z góry zejść sobie. Albo zaryzykuję jedną rzecz. Udało się. Co się dzieje? Ta muzyka była strasznie taka... Skorzystam. Dobra. Dziękuję za ten punkt kontrolny. Bez niego bym sobie nie poradziła. Dobra, jest tyczka. Tyczka! Jest jakieś osiągnięcie w tej grze za ilość śmierci? Weź nie inwazyjnie jakoś weź na to. Dziękuję. No i co teraz? Wejdziesz na to? Chyba nie do tyłu. Och, nagroda, dziękuję. Tam jest skarb. Nie potrzebuję.
to się wysuwa, czy się za to łapie? Łapie się za to. Okej, okay, tutaj chyba wracamy. O, jasne. To by się spodziewał. Kto by się nie spodziewał? Hej, ja już nie mam maszynowych. Czyli jednak miałem ograniczoną amunicję. Nie pytajcie mnie, po co ja to rozbijam. Wiecie, czasami w tych miejscach, gdzie można te znaleźć skarby, jest też apteczka. Dlatego pewnie. Chociaż wiadomo, apteczki są dużo ważniejsze. I my jednak jesteśmy w innym miejscu niż myślałam. Zaraz dostanę szał. Po co twórcy robią te półki skalne, po których skakanie w ogóle nie jest po nic potrzebne? Przynajmniej będę miała wprawę w skakaniu po ścianach. Dobra. Wybaczcie za moje milczenie. No, nareszcie. Skaczesz? Dobra, udało się. Dziękuję za ten punkt kontrolny. Będę miała co naprawdę wycinać wam, nie? Trzeba przyznać, że gra jest naprawdę chyba najdłuższą z serii, nie? Tu się mogę gdzieś wspinać, ale po jaki grom? A, po taki grom, że tamtędy to nie wejdziesz. No przecież, nie może być za prosto. Witam serdecznie. Skupienie level 2 miliony. Czy to jest ten moment, w którym skaczemy do tyłu? A ta kamera mogłaby się przestać tak kręcić? Idzie się zżygać. Dziękuję. No dobra. No ale jest przecież, chyba że mam się jakimś prawem od ściany, kurwa, odbić. Aha, dobra! To może ja już nie będę się odzywać? Po co mi te drążki były potrzebne? Ha. No i dobra, tutaj teraz do góry. A teraz pytanie, mam sobie skakać tak normalnie, czy mam się huśtać?
Dobra, mogę się huśtać. Nie muszę skakać po drążkach. Ale to dziwne, bo tamten drążek tak jakby nie działał. Wiesz co, weź. Weź się. Dzięki. Myślałam, że to apteczka. Dobra, jest punkt kontrolny kolejny. Jest kolejne towarzystwo. Jest skarb. Dobra, jak są tylko dwie, to jest całkiem przyjemnie. I gdzie ja jestem teraz? Jestem gdzieś, gdzie mnie chyba jeszcze nigdy nie było. Jest jakaś przeciwwaga. Jest kolejna apteczka. Jest kolejna jaszczurka. Są kolejne naczynia. Dobra. A to jest to? A po co? Mam to wyjąć? A nie, to jest mi chyba potrzebne po to, żeby zejść na... Co z tą wagą? Widzicie, dobrze, że to zrobiłam, bo zaraz by się okazało, że zlezę i będzie problem. No dobra, czyli chyba możemy już schodzić. Tu jeszcze tak profilaktycznie, nic tu nie ma. To mi chyba nic nie da. No i mogę się wspiąć na górę. No i co? Aha, jesteśmy po drugiej stronie. No to bez jaj, ale to trochę czasu zajmie. Ty idziesz, czy się obracasz? Dobra, tak? Szybko, no! Dziewczyno! Chyba w ten sposób. No i dobra, rozumiem, że jesteśmy teraz w domu. Tylko, że dalej mamy sprawę tych pryzmatów nierozwiązaną. A gdyby tam teraz wrócić? Chyba... Aha! Chyba rozumiem. I dobra, i teraz powinniśmy chyba... Spróbujmy to wziąć stąd. I teraz sprawdźmy. Jak najbardziej. To
teraz jeszcze z drugiej strony musimy wrócić i ogarnąć rzeczy. No, skacz! No i pięknie. I zaraz powinniśmy mieć przejście otwarte. Tylko musimy oczywiście zejść na dół i sobie wszystko ustawić. Świetnie. Tak i ta. No nie. O Boże. No, cierpliwości. Bierz to. Tutaj jest ok, a tutaj zaraz ją postawimy tak jak trzeba. Pięknie. No, zajęło mi to trochę. Oj, zajęło. Arena? Nie. Dobra, robimy sobie przejście. Przed nami nowy poziom, moi drodzy, więc myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie odcinek dzisiejszy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i myślę, że w kolejnym będziemy kończyć Tajlandię, ale zobaczymy. Dzięki Wam serdeczne i cześć!